Trener Marcin Brosz powiedział, że dzisiaj najważniejsze, że w bramce mieliśmy Zbyszka Małkowskiego. To była ta ostatnia instancja, że jeżeli zawiodło wszystko w polu, to był Zbyszek na posterunku. Miałeś trochę pracy. No był jeszcze słupek, także spokojnie, nie? Także za plecami jeszcze miałem słupek. Jak to się mówi, rodzina, tak? Cieszymy się z trzech punktów. Ja się cieszę to, że trener mi zaufał, tak? Po rocznej przerwie i że mogę się delektować grą na boiskach ekstraklasy. Również trenerzy robią analizy, przesyłają nam na skrzynki mailowe i oglądamy to i wiemy, jak poszczególni zawodnicy zachowują się w danych sytuacjach. Także to też nam pomaga, a ciężko pracuję, ciężko rok pracowałem na to, żeby wrócić na boiska ekstraklasowe. Wcześniej, tak jak mówię, mam dobrą konkurencję w postaci Darka Trelli, także trzeba się pilnować, ale w zespole jest 20 paru chłopaków, tak? Także wszyscy chcą grać, wszyscy walczą. A to, że ja staję między trzema słupkami, no to do mnie też należy coś odbić. Nie zawsze się udaje, ale na dzień dzisiejszy cieszymy się z trzech punktów i jedziemy dalej. Nie było łatwo, to możesz powiedzieć. Żadnego nie ma łatwego meczu, tak? Bo wszyscy dobrze wiemy, że mamy problem z tym zdobywaniem bramek, tak? No cóż, mecz ułożył się, można powiedzieć, perfekcyjnie, tak? Bo w trzeciej minucie zdobywamy bramkę i jakby to jest wszystko pod naszą grę, tak? Czyli szczelna defensywa i próba wyjścia szybkim kontratakiem na Bartka czy na Łukasza. Gdzieś to próbowaliśmy. Na pewno gdzieś szwankuje to, żebyśmy zagrali troszeczkę mądrzej i dłużej się utrzymali przy piłce, bo samo bieganie za piłką jest naprawdę męczące. Jak już Jowka, żelazne płuca, już oddychał rękawami, no to świadczy o tym, że naprawdę dał z siebie więcej niż 100%. I mamy dwa tygodnie i myślę, że trenerzy po głębnej analizie zwrócę na to uwagę i spróbujemy coś, żeby treningi w tym, aby dłużej się utrzymać przy piłce, a nie tylko kopać do przodu i liczyć na to, że coś się uda. Tak, zgadzam się, bo dużo roboty było z tyłu i trochę szczęścia nam dzisiaj pomogło, ale jesteśmy zadowoleni z tych trzech punktów, bo u nas znowu przegraliśmy tydzień temu mecz i dobrze, że złapaliśmy teraz znowu trzy punkty. Po meczu śmialiśmy się, że już w zasadzie w drugiej mecie było wiadomo, jaki będzie wynik końcowy, no bo 1-0 taka regularność na tych wyjazdach. Zastanawiacie się, skąd właśnie taka regularność na tych meczach wyjazdowych? Nie, no to ciężko liczyć na to, że wygramy tylko 1-0. No, na pewno chcieliśmy strzelić jeszcze drugą bramkę, aby było trochę więcej spokoju. Nie zdarzyło się i dobrze, że utrzymaliśmy ten wynik 1-0. To był dla Ciebie debiut tutaj w roli kapitana. Jak się czułeś na boisku jako ta osoba będąca kapitanem? No, powiem, że dobrze się czułem i nie przeszkadza ta rola, ale jest Kamil i tylko taki zaskok był za Kamila teraz. No tutaj w szatni po meczu to słyszałem, że nowe wybory trzeba robić na kapitana. Nie, to są takie żarty chłopaków i dobrze, że dobra atmosfera i możemy robić takie żarty po wygranym meczu. Kolejne zwycięstwo na wyjeździe, kolejny 0 z tyłu. Ciebie jako obrońcy na pewno to po raz kolejny bardzo cieszy. Mnie jako obrońcy i nas wszystkich jako drużynę, bo zostawiliśmy dzisiaj bardzo dużo zdrowia na boisku i mecz nie należy do najłatwiejszych. Ale cieszymy się z tego, że udało nam się strzelić już zaraz po rozpoczęciu i że potrafiliśmy to utrzymać do samego końca. Skąd ta forma taka dobra wyjazdowa Korony Kielce? No bo tak naprawdę dzięki tym wyjazdom jesteśmy bodajże na czwartym miejscu, tak? Na piątym miejscu w tabeli. Ja bym się tutaj nie skupiał na tym, że punktujemy więcej na wyjeździe. No, rzeczywiście tak jest, w statystykach rzeczywiście tak to wygląda. Natomiast my do każdego meczu podchodzimy tak samo, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. No niestety u siebie ostatnio mieliśmy trochę pecha. Za to dzisiaj mieliśmy nieco szczęścia też w pierwszej połowie. Ale tak jak mówię, no tutaj w każdym meczu gramy o komplet punktów. Ostatnio u siebie się nie udało. Udało się tutaj w Zabrzu, cieszymy się z tego i patrzymy do przodu, bo następny mecz też nas czeka dosyć ciężki, więc nastawiamy się na kolejny komplet. Takie trochę pytanie z innej beczki, przynajmniej mecz reprezentacji Polski. Żałuję, że Cię zabrakło w tym gronie, no bo forma widać już coraz lepsza i gdzieś tam o tą kadrę się już ocierałeś. Ciężko mi powiedzieć, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się żadnego powołania, bo wiem, że gdzieś tam kadra jest mniej więcej gdzieś tam klarowana. Na pewno są tam jakieś ruchy, ale
Ja przede wszystkim skupiam się na dzień dzisiejszy na grze w Koronie i chcę w każdym meczu grać jak najlepiej. To jest na dzień dzisiejszy dla mnie najważniejsze, a kolejne jakieś myślenie o kadrze, no rzeczywiście to jest piękna sprawa, bo to każdy zawodnik marzy o tym, żeby grać dla swojej reprezentacji. Nie skupiam się na razie nad tym. Jeżeli będzie wszystko odpowiednio wyglądało w Ekstraklasie, jeżeli rzeczywiście zasłużę na powołanie, to wtedy na pewno coś usłyszę na ten temat.